Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę ciekawe zjawisko, jakim jest to, że jeden nominał ma banknot i moneta. U nas w Polsce się tego nie spotyka, ale w innych państwach czasem tak. Przykładem jest Egipt. Tutaj, tutaj. Akurat mam monetę i banknot o nominale 25 piastrów. Różnią się wyglądem, wielkością praktycznie wszystkim, stalem też, ale mają ten sam nominał to jest ich wspólna cecha. Najpierw pokażemy sobie monetę. Zobaczymy sobie monetę. Tak to trudno określić, która strona jest awersem, która rewersem. Zazwyczaj jednak, zazwyczaj jednak na rewersie umieszcza się nominał i po obu stronach jest nominał, tylko że z drugiej strony jest nominał. Napisane po arabsku, tutaj jest po europejsku, bo wbrew temu, co się mówi, to, to Arabowie wcale nie używają tych samych cyfr, co my. Te cyfry się nazywa arabskimi, ale Arabowie używają obecnie już innych liczebników. W każdym razie tutaj mamy nominał napisany, 25pt, piastrów, taki skrót. Po obu stronach, jakby tego nominału, w tym miejscu i w tym miejscu są ozdobniki. No bo to nie jest, jest napis żaden, tylko ozdobnik. Tutaj, w tym kółeczku, jakby z ogniw łańcucha, znajduje się liczebnik 25, oczywiście napisany po arabsku. Z kolei powyżej widzimy e, napis e, arabski e, piastrów 25, nie 50, pięć, tutaj piastrów 25. Pi, e, I w tej monecie w randu są takie jakby, no to akurat nie są kropeczki, ale pełni tę samą funkcję co, co kropeczki na innych monetach. Takie jakby ozdobniki, także przy rancie coś się działo. Jeśli chodzi o drugą stronę, to to jest zapewne napis hmm, Egipt: 25 piastów. Tutaj jest oczywiście rok. Oczywiście ja tego nie odczytam. Moneta jest y, serio niewielka, ma praktycznie 2 centymetry. No jest mała, wiele się za nią nie kupi. Y, nic szczególnego, y, ale nas, y, Europejczyków, może ciekawić y, egzotyka, bo poza tą to, to egzotyką i dość dobrym stanem, to ta moneta nie ma nic do zaoferowania. Y, Teraz banknot. Do niedawna Egipt był dość turystycznym krajem, no bo ma bogatą historię. Dużo ludzi do niego przyjeżdżało, i dlatego znaki pieniężne musiały mieć napisy w alfabecie łacińskim, w języku angielskim. Tutaj jest napis Central Bank of Egypt. Komuś się róg zagięł. Yy, niestety, stan jest dość dobry. Nie mam takiego banknotu w dobrym stanie. Mam parę sztuk, ale wszystkie są zniszczone dość mocno. Yy, zużyte obiegiem. Nikt o nie nie dbał. Bo to Wiele się za to nie kupiło. Nie można było za to kupić Jakieś super rzeczy, no ale, no, ale jest banknot. A banknoty przecież łatwo pleśnieją, łatwo się drą, są dużo mniej trwałe od monet. No więc cóż, możliwe, że te dwa znaki pieniężne są z podobnego czasu, może nawet z tego samego roku, ale, ale zachowały się w zupełnie inny sposób, tak? <laughs> Warto wspomnieć, że że, mon, że w przypadku monet i banknotów jest ta sama skala yy, oceny yy, stanu zachowania. Oczywiście, ten stan zachowania od czego innego zależy, bo moneta i banknot mają inną konstrukcję, ale jest jakby ta sama skala i możemy łatwo oszacować, nawet bez doświadczenia grejderskiego, jaki stan ma moneta, jaki banknot. I ten stan się tutaj bardzo różni. Ale wracajmy do banknotu. Mamy tutaj napis Central Bank of Egypt, Bank Centralny Egiptu. Trzcionka no, jest taka jakby arabska, ale no ale yy, my, jako Europejczycy to odczytamy. Yy, tu jest yy, w takim owalu yy, nominał zapisany 25. Zresztą w tym rogu, tak samo, tylko że bez takiego owalu. Myślę, że tym owalem projektant chciał nawiązać do takich tabliczek starożytnych, na których pisało się yy, hieroglifami imiona Faraonów. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale takie, jakby odnoszę wrażenie, tak mi się skojarzyło. Yy, tutaj w tym kole mamy. Yy, mamy. Yy, orła. On ma. Yy, tarczę na piersi. Wygląda to dość ładnie. Jest to szczególnie ciekawe, że, że jakby te. Kępy piór wyglądają jak takie jakby nogi. A przecież ptaki mają takie chudziutkie nóżki, Z to wygląda trochę dziwnie. Tło przypomina jakiś witraż albo rozetę z gotyckiego kościoła, która też jest witrażem, jakby nie patrzeć. U dołu jest napis w języku arabskim, którego nie odczytam, ponieważ nie umiem czytać po arabsku. Hmm. Ale przypuszczam, że tu jest podpis, co to założył. Możliwe, że to jest godło Egiptu. Nie jestem pewien, ale może tak być. Tu z kolei mamy płody rolne: kukurydza, kalafior, bo to chyba nie jest bawełna y i zboże. Z kolei tutaj na jest napis: y 25 pi piastres. Czyli 25 piastów w języku angielskim. Yy, druga strona. Yy, mamy tutaj jakiś meczet. Nie wiem, jaki, nie interesuje się meczetami, więc nie powiem, co to jest za meczet. Yy, Monokolorystyczny, ale no. Ta strona banknotu, akurat. No nie porywa, ale nie jest zła. Tak, no, można ją pooglądać. Eee, nie jest źle zaprojektowana serio. Eee, na tej stronie z kolei e, już e, nie mamy żadnych napisów ani liczebników europejskich czy amerykańskich czy gdziekolwiek używa się alfabetu łacińskiego i dawnych cyfr arabskich. Tutaj króluje alfabet arabski i współczesne cyfry arabskie. Więc to jest y, strona dla krajowców, a tamta to była strona dla turystów. Y, widzimy tutaj ciekawe ozdobniki. Właściwie nie wiem, co to jest. Wygląda jak jakaś mozaika. Takie turkusowo-ciemno-pomarańczowe, ale, ale ładne. Y, tu z kolei y, mamy coś, jakby gwiazd ale taką niepełną. Kolejny szczegół, który sprawia, że na tej molecie coś się dzieje. To może być yy, yy, numer seryjny. Yy, nie wiem, co tam jest napisane, ale, yy, ale yy, w ten sposób zapisuje się numer seryjny. Więc możliwe, że to jest właśnie taki numer seryjny. Tu mamy w takiej gwiazdeczce zapisany, nominał 25. I tutaj jakieś napisy arabskie. Stan nie jest zbyt, nie jest zbyt piękny, ale, ale co z tego? I tak mi się podoba. A właśnie. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem. Czy jest tu jakiś znak wodny? A jest, jest. Tu widać e, twarz Sfinksa. To jest znak wodny. Nie ma tego ani po jednej, ani po drugiej stronie. Tutaj nie ma. Tu też nie ma. Ale tu już jest. Znak wodny. Na każdym aknocie powinien być znak wodny. Jeżeli nie ma znaku wodnego, to. Siłą rzeczy nie może być banknot. Yy, dziękuję za oglądanie. Polecam swoje poprzednie filmy. Proszę komentować, subskrybować, lajkować. Aby mój kanał się dalej rozwijał. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia za tydzień.